Bardzo dziękuję. Nie zasłużyłem na te słowa. One są zbyt wielkie. Ale dziękuję za nie. Ojciec Gwardian wie, że zawsze jak głoszę rekolekcje, to u mnie w domu jest mobilizacja. To znaczy, moje cztery siostry i mój brat i moja mama, oni się codziennie za was modlą. Myślę, że z drugiego brzegu mój tato też. Jest jeszcze bliżej Boga, więc wtedy jeszcze więcej mu mówi i o nas, o tym naszym zatrzymaniu się, o tych rekolekcjach. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się razem zatrzymać. Też całym sercem wam życzę na święta, abyście zawsze w bliskości maleńkiej miłości zdobywali te nie do wyobrażenia odwagę do życia. Niech ta maleńka miłość usensownia każde wasze spojrzenia, gesty, słowa, życie. Abyśmy my wszyscy zawsze w tym trochę pogubionym świecie, a z każdym dniem coraz bardziej, byli świadkami pokoju i miłości. Po tej mszy świętej chciałbym konferencję poświęcić przebaczeniu, bo to takie trudne. Czy przebaczać? Jak przebaczać? Dlatego zachęcam. Za chwilę pobłogosławię was, bo do tego błogosławieństwa przypisany jest odpust zupełny, czyli darowanie kary za grzechy. Ci wszyscy, którzy uczestniczyli w konferencjach, wyspowiadali się, przyjęli Chrystusa w Komunii Świętej, wzbudzą sobie intencję, że chcą taki odpust zupełny zyskać, pomodlą się w intencjach Ojca Świętego Franciszka, to taki odpust będą mogli dzisiaj zyskać. To bardzo ważne, żeby to darowanie kary za grzechy zyskiwać. Możemy ofiarować za siebie bądź za kogoś zmarłego. Proszę w chwili ciszy, zbudźcie sobie taką intencję i za kogo chcecie taki odpust zyskać. Módlmy się razem w intencjach Ojca Świętego Franciszka. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, na początku, teraz, zawsze. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, na początku, teraz i zawsze. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Zanim Ojciec Gwardian nas roześle, to w tych emocjach zapomniałem podziękować za to zaproszenie tutaj do wspólnoty, że kolejny raz mi zaufał, ojcom franciszkanom, że tak czułem się jak u siebie w domu, że mogłem porozmawiać i usiąść, bo ja nie mieszkam na plebanii. Przez wiele lat mieszkałem w bloku między ludźmi, teraz mieszkam w domu rodzinnym przez chwilę, bo pracuję w poradni zdrowia psychicznego i na uczelni, nie pracuję w duszpasterstwie. Więc takie spotkania są dla mnie bardzo cenne. I wam dziękuję za wytrwałość i to, że każdego wieczoru było was więcej. I dziękuję, że niektórzy skrócili pobyt w Warszawie, żeby przybyć na to wieczorne spotkanie, bo powiedziałem, że będzie niespodzianka. Niespodzianka, która dla mnie jest bardzo ważna. Ja was pobłogosławiłem, ale ja mam teraz do was prośbę. Może nigdy w życiu nie błogosławiliście księdza. Jeśli jest prawdą to wszystko, co
wybrzmiało z ust waszych przedstawicieli, to ja uklęknę tutaj przed wami, przed ołtarzem. A wy tak jak jesteście w miejscach w kościele, zróbcie nade mną znak krzyża. Niech wasze błogosławieństwo towarzyszy mi do ostatniego mojego oddechu. A tym samym ja zaciągam wobec was dług pamięci w moich kapłańskich modlitwach. I obiecuję, że będę o was pamiętał w modlitwach. Tylko w domu rodzinnym nie mam pokoju z kaplicą z Najświętszym Sakramentem. Jak w bloku mieszkałem, arcybiskup pozwolił mi mieć jeden z pokoi zaadaptowany na kaplicę z Najświętszym Sakramentem. Ale będę Jezusowi mówił o was codziennie. A gdyby przyszła na was taka chwila, że trudno myśli jakoś poukładać i ubrać słowa, to proszę, chociaż z tych rekolekcji zapamiętajcie, że był ksiądz Jerzy, który powiedział, że codziennie się będzie za was modlił, a Jezus niech bierze ze mnie tyle, ile potrzeba, żebyście mogli wyjść na prostą. Co prawda na gołotę nie wyglądam, ale może znajdzie on, z której części co wziąć, żeby było światło w tunelu. Proszę, zróbcie nade mną znak krzyża.